te patrole odbywają się średnio raz w miesiącu. Policjanci z Komendy Miejskiej Wydziału Prewencji jeżdżą do miejsc niemieszkalnych, bądź też miejsc, w których wiemy, że przebywają osoby bezdomne. Wtedy właśnie wraz ze street workerami odwiedzamy te osoby, rozmawiamy z nimi, proponujemy im różne formy pomocy, informujemy, gdzie mogą się wykąpać, gdzie mogą uzyskać pomoc. Często jest potrzebna też pomoc, na przykład medyczna. Mmm!